Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się po to, żeby rozmawiać sobie o książkach. To jest chyba jedyna taka przygoda, jaką oferuje internet, że ja tu opowiadam o książkach, a nie opowiadam o sobie albo o tym, co mi do głowy przyszło, chociaż czasem tak robię, ale rzadziej. Dzisiaj jednak będzie inaczej. Opowiem i o tym, co mi do głowy przyszło, i o sobie. Ponieważ, proszę Państwa, postanowiłem wznowić taką książkę, która się kiedyś nazywała Dzieci PRL-u. To był taki zbiór opowiadań z czasów, które pamiętamy jako dzieci. Te czasy nie zmieniły się bardzo od roku mniej więcej 60, więc ci, którzy dorastali w latach 60, 70 i 80, mieli mniej więcej te same doświadczenia. Ci z lat 90 już nie. Ale dzisiaj internet rozszerza ten target, ponieważ chce sprzedawać różne produkty ludziom, którzy pamiętają te wszystkie wesołe historie, o których ja kiedyś napisałem. Ja bardzo lubiłem tę książkę i to, jak powiedział kiedyś, że jest to jedyna historyczna książka, jaką napisałem. Być może jest to prawda, ponieważ te moje tak zwane książki historyczne to są projekcje oparte na faktach, ale to jest tam dużo moich hipotez i mojej inwencji. No, ja jestem oczywiście przekonany, że to jest prawda i absolutnie nie zamierzam ustępować. Natomiast taki żart kolega Krzysztof powiedział, że to jest jedyna prawdziwa historyczna książka, gdzie są same fakty i żadnych hipotez. Ja ją teraz nazwałem I co kiedyś było fajniej, dlatego że cały internet się ekscytuje tym, że kiedyś było fajniej. No więc ja oczywiście wiesz, mam jakiś sentyment do tych dawnych czasów. Natomiast, proszę Państwa, nie było fajniej. Musimy sobie to powiedzieć wprost. To było nasze dzieciństwo i nasza młodość, ale fajniej nie było. Ja pamiętam siebie na takiej drodze, jak z kolegą wydłubujemy odpady medyczne, czyli strzykawki wrzucane przez szpital i przychodnie, razem z takim szrotem na utwardzenie drogi. Wydłubujemy te strzykawki po nie wiadomo kim i po nie wiadomo jakich zarazach. Następnie płuczemy je w strumieniu i lejemy do nich wodę i psikamy się tą wodą w twarze, ręce, gdzie tam popadnie. Czasem też znajdowaliśmy igły i tymi igłami też się bawiliśmy. Więc proszę Państwa, nie było fajnie. Ja rozumiem, że niektórzy z Państwa mieli rajskie dzieciństwo, że dom, rodzice, lodówka, telewizor. Telewizory były, lodówki były i tak dalej. Natomiast większość z nas prowadziła życie na zewnątrz. To jest ważna konkluzja, ponieważ całe nasze życie, jakie prowadziliśmy, proszę Państwa, jako dzieci, przynajmniej te osoby, wśród których ja przebywałem, było życiem takim na podwórku, na ulicy. I spraw z podwórka i z ulicy do domu się nie znosiło. Wszyscy o tym wiedzieli. To tak jak w dawnym powiedzeniu, pamiętaj pachole, choćby cię smażli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Więc w szkole też się działy różne rzeczy i o tym się nie mówiło. Ja ten tom, ten zbiorek opowiadań, proszę Państwa, powiększyłem znacznie, dlatego że wydałem to z sentymentu, ponieważ pomyślałem sobie, że tej książki dawno nie było. Ona wzbudziła spore kontrowersje. Jacyś ludzie, którzy się porozpoznawali w tym tomie, wydzwaniali do mnie i straszyli mnie sądami, zupełnie bez sensu. Dlatego, że ja nie chciałem im zrobić krzywdy, ale też no, jest tak, że każdy inaczej pamięta. Ja rozumiem, że ktoś mógł sobie wdrukować w serce i w głowę pewne emocje. Ja też byłem różnie zapamiętany przez kolegów i koleżanki. Wiem z całą pewnością, że wiele osób miało mnie potąd, po prostu potąd. I moje towarzystwo było dla nich udręką. Ja nie będę mówił teraz kto to, bo te czasy już minęły. Natomiast musimy mieć taką świadomość, że byliśmy nie tylko sympatycznymi kolegami, koleżankami dla swoich bliskich, ale też czasem zachowywaliśmy się potwornie. I ja na pewno tak, do czego się nieskromnie przyznaję. I niektóre osoby, wobec które miały mnie serdecznie dosyć, w tej książce występują. No więc książka wzbudziła swoje kontrowersje, jakoś tam się podbiła rykoszetem i sprzedawała się, proszę Państwa, nieszczególnie, dlatego że ludzie wstydzą się swojej przeszłości, wstydzą się swojego dzieciństwa, które spędzali na brudnej ulicy, na śmietniku, na trzepaku. Oczywiście lubią opowiedzieć, że to było takie fajne, ale w pewnych ramach, w takim ogólnym zarysie. Natomiast jak przechodzi do szczegółów, to robi się dziwnie.
bo nie było fajniej. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Jak przychodzi do szczegółów, to robi się dziwnie. Ja tutaj zastosowałem, proszę Państwa, taką metodę, którą Tomek Bereźnicki określa jako wesoły smutek, ponieważ los to trochę taki klimat z Janusza Nasfetera i jego filmów. Dziecięce dramaty. No nie były to takie dramaty jak u Janusza Nasfetera, byliśmy pilnowani o wiele bardziej niż dzieci w tych realiach, które pokazywał w swoich filmach Janusz Nasfeter. Natomiast no, parę dramatów było. Parę dramatów było, było parę takich przedziwnych interpretacji, rozmaitych zachowań, dużo nostalgii, a też dużo śmiechu. Śmialiśmy się bardzo głośno, w zasadzie ze wszystkiego. Było wesoło i dzisiaj, jak pamiętamy, jak sobie wspominamy z kolegami, no to okazuje się, że bardzo dużo pamiętamy. Ode mnie się odezwał ostatnio taki bardzo fajny kolega, starszy ode mnie grubo, z którym się w zasadzie nie bawiłem, ale bo jak ja byłem nastolatkiem, to on był już w wojsku. Odezwał się do mnie Paweł, pozdrawiam, taki Paweł. No i okazało się, że ja pamiętam, jak Paweł wrócił z wojska, jak opowiadał, jak był komandosem w Bielsku-Białej, jak opowiadał, jak go sprzedali za parę butów z klubu Mazowsze-Stężyca do klubu Czarni Dęblin. Okazało się, że człowiek wiele pamięta, tego akurat w książce nie ma, że człowiek wiele pamięta i spotykając ludzi, którzy dzisiaj są dla niego obcy, bo przecież nie widywaliśmy się, nie znaliśmy, może wymienić te parę wyrazów. To cenne doświadczenie. Ja, proszę Państwa, mam taki zwyczaj, że nigdy o nikim, staram się, nie zawsze mi się udaje, o nikim nie zapominać. To znaczy mam tych kolegów, których mam od zawsze i oni są na fejsie, to są różni koledzy. Jedni są tacy, inni śmacy, każdy miał jakąś drogę życiową, nie każdy idealną. Natomiast ja się do wszystkich przyznaję. I taki mam, jakby to powiedzieć, taki trend dominuje w moim życiu, że ja się do wszystkich przyznaję. To bywa kłopotliwe, ale nie zawsze. Moim zdaniem bardziej jest ciekawe, inspirujące i ciepłe niż kłopotliwe. Ja w zasadzie nie mogę sobie przypomnieć jakiejś kłopotliwej sytuacji, w którą by mnie koledzy z dawnych lat jakoś tak wpędzili. Tak? Nie było czegoś takiego, no, ale rozpoznajemy się, znamy się, jest sympatycznie i miło. Wszyscy pamiętamy te same zgrywy, te same historie, te same dramaty i to jest wartość tamtych czasów. Natomiast wszyscy wiemy, że wcale nie było fajniej. Niektórzy mieli naprawdę ciężkie życie. Naprawdę ciężkie życie. Ja starałem się opisywać kolegów, którzy tutaj mieli naprawdę ciężkie życie, ale starałem się to robić tak, żeby to było śmieszne. To znaczy, żeby to było nieśmieszne, że się z nich śmiejemy, ale żeby pokazać ten dramat, w którym oni tkwili, z którym nie byli w sobie w stanie poradzić jako dzieci. I jak próbowali oszukać własne emocje, żeby jakoś w ogóle utrzymać się w pionie i nie oszaleć. Naprawdę nie zawsze było fajnie. Ja dzisiaj patrzę na tych kolegów i oni są w ogóle tacy i niczego nie pamiętają, albo starają się nie pamiętać, ale ja mam taką głupią cechę, że ja pamiętam bardzo dużo rzeczy i czasem powinienem się rzeczywiście zamknąć i nie odzywać, ale nie zawsze mi się udaje. Też mam takie usposobienie weredyczne, że no bywa, że coś palne z nienacka i za chwilę mam ochotę się złapać za twarz i nie puszczać pary z gęby, ale jest już za późno. W tej książce też jest parę takich lapsusów. Ja starałem się ją wyczyścić z tych wszystkich kontrowersji, które tam się pojawiły. Chyba mi się udało, ale dodałem 10 nowych opowiadań, które myślę są ciekawe, dosyć interesujące. Też takie, jakby to powiedzieć, prawdziwe, to znaczy z zachowaniem realiów miejsca, w którym to się działo. No wszyscy wiedzą, że to Dęblin, tak? A czasem Biłgoraj, bo ja byłem w szkole średniej w Biłgoraju, więc no, co tu gadać, nigdy tego nie zamierza ukrywać. Wiem, że jest takie książki pisane z nostalgią o dawnych czasach środkowego PRL-u. Operują na pewnym poziomie ogólności. To znaczy każdy stara się trafić do jak najszerszej widowni, więc jak najszerszej publiczności. Więc tam są rozmaite takie historie,
moim zdaniem fikcyjne, to znaczy zbyt uładzone, zbyt wyszlifowane, dotyczące wszystkich. Nie ma tam żadnego folkloru prawdziwego. No więc to miasto miało swój folklor. Ja nie wiem, czy ja ten folklor dobrze opisałem, bo każde miasto ma swoją specyfikę. Ja mieszkam na granicy światów w ogóle. Za ulicą Nową nie było już nic. Kosmos się tam zaczynał w ogóle. Czarna dziura. I o wszystkich rzeczach nie wiedziałem i wszystkie fantastyczne rzeczy, które się w tym mieście działy, no też mnie nie do końca dotyczyły. No ale niektóre tak. Więc postarałem się tutaj zebrać. Jest tu mnóstwo malowniczych postaci. Część z nich już nie żyje. Koledzy się trochę zawsze boczyli na mnie, bo mówili, po co ja o tym piszę, ludzie nie żyją. No nie żyją, ale może warto ich przypomnieć. Ale oni nic nie znaczyli. No nie znaczyli, ale istnieli, tak? Chodzili po tym świecie i coś tam, jakieś komunikaty z siebie emitowali. Mniej głupie, bardziej głupie, to się wszystko nadaje na jakąś gawędę. Moim zdaniem ciekawą. 10 nowych opowiadań. Ja może przeczytam jedno. Skontaktowałem się z takim kolegą, który na Facebooku rzucił taki żart dotyczący elektryczności. Ja go nie będę przytaczał, bo on jest dosyć wulgarny, ale ja mu napisałem, że jesteś najwybitniejszym znanym mi specjalistą od sieci elektrycznych, szczególnie tych, które biegną nad torami. Ja wiedziałem, o czym mówię, on wiedział, o czym mówię, on mi odpisał, tego się nie da zapomnieć, na co ja napisałem, wszyscy o tym pamiętamy. I ja dzisiaj przeczytam opowiadanie o nim. Ono się nazywa Pirotechnika. Przepraszam za moją dykcję, ale ja nie jestem zawodowym lektorem, nie jestem aktorem, nie czytam, więc to wyjdzie jak wyjdzie. Nie wiem, kto pierwszy wpadł na to, że saletra potasowa używana do konserwacji wędlin własnej roboty wymieszana z cukrem pali się jak nie wiem co, a jak jeszcze zamknąć ją w jakimś szczelnym pojemniku i zapalić za pomocą lądu, eksploduje niczym ładunek prochowy. Człowiek, który na to wpadł, musiał być geniuszem, jednak jego imię zostało zapomniane, a szkoda. W czasach dzieciństwa więcej byłby dla mnie wart niż wszyscy bohaterowie filmowi i narodowi razem wzięci. Nie wiem, jak to się działo, ale naszych rodziców nic nie obchodziło, czy strzelamy z saletry, czy nie. Może mieli inne sprawy na głowie, a może po prostu nie wiedzieli, jak to ukrócić. Saletra była w każdym sklepie. Nawet jak wprowadzili kartki na cukier, co nieco ograniczyło strzelanie, bo jak tu strzelać towarem tak deficytowym, saletra w sklepach była. Kiedy więc któremuś udało zdobyć się trochę cukru, strzelaliśmy aż miło. Dla porządku muszę wyjaśnić, że strzelaniem nie nazywaliśmy eksplozji, ale w ogóle wszelkie zabawy z ogniem i materiałami łatwopalnymi i eksplodującymi. Saletra służyła nam do tego, by robić z niej wulkany lub fajerwerki. Wulkan to był po prostu kopczyk ziemi z dziurą na szczycie, którą wsypywało się saletrę zaprawioną cukrem. Potem się podpalało i to dymiło, a my gapiliśmy się na to widowisko i mieliśmy fan. Fajerwerki były to zakrętki od butelek po wódce wypełnione tym samym paliwem co wulkan z dziurą na wierzchu. Od spodu zakrętka zatkana była papierową przybitką, która zwykle znajdowała się w każdym takim kapslu. Saletrę wysypującą się z dziury należało podpalić, a potem podrzucić kapsel daleko od siebie. Zabawka nie wybuchała, ale dymiła przepięknie i syczała aż miło. Kiedy saletra się wypalała, kapsel spadał na ziemię. Uroda tego wynalazku polegała także na tym, że gdy wrzuciło się wypełniony saletrą kapsel do wody, to on natychmiast tonął, a tonąc wcale nie gasł, tylko płonął nadal. Mało tego, potrafił taki kapsel wypłynąć na wierzch i spowodować, nadal płonąc, że na powierzchni wody pojawiał się malowniczy dym i bąbelki. Bardzo nam się to podobało. Prawdziwe strzelanie, takie z hukiem, dokonywało się z udziałem puszki po farbie olejnej, kilku bryłek karbidu i odrobiny wody. Puszka musiała mieć z jednej strony dziurę, wrzucało się do niej karbid, polewało karbid wodą lub pluło się na nim po prostu i całość zatykało wieczkiem. Trzeba było potem puszkę położyć poziomo na trawie, przytrzymać nogą i do otworu z drugiej strony przytknąć zapaloną zapałkę. Huk był potężny. Bawiliśmy się w to najczęściej wieczorem, kiedy ludzie starsi, a często i niedołężni, klękali do wieczornej modlitwy. Nie to było jednak najgorsze. Wieczorem z łąki lasu wprowadzono do obejść konie, które pasły się przez cały dzień swobodnie. Odnalezienie takiego konia zajmowało właścicielowi sporo czasu, bo zwierzak potrafił w poszukiwaniu lepszej trawy odejść naprawdę daleko. Kiedy prowadzono te konie, syte i bezpieczne, czujące już zapach stajń lub oburki, jeden z nas zbliżał płomyk zapałki do maleńkiej dziurki w puszce z karbidem.
Nie wiem doprawdy, jak to się stało, że ludzie, którym te konie uciekały szarą godziną i z powrotem w las, nie pozabijali nas wtedy. Ja, gdy myślę o tym dziś, to wstydzę się okropnie, a gdybym był dorosłym człowiekiem wtedy i jakiś szczeniak spłoszyłby mi konia, strzelając z puszki, to bym go chyba do tego konia przywiązał za nogę i smagnął szkapę porządnie batem. To było coś okropnego, ale takie właśnie są dzieci. Prócz karbidu i saletry, dobrym materiałem dla piromanów były zeskrobywane główki zapałek. Tutaj pomysłowość nasza przekraczała wszelkie granice. Strzelaliśmy ze śruby, z klucza, ze szprychy od roweru. Dziś już nie pamiętam dokładnie, jak to robiliśmy. Wiem tylko, że pod nakrętkę śruby upychało się ten zapałczany fosfor, który nazywaliśmy siarką, i potem rzucało się tym o płyty chodnika. Huk był, ale niezbyt głośny. Z klucza strzelaliśmy w ten sposób, że główki zapałek zeskrobywane były do wnętrza starego grubego klucza, a potem coś się z tym robiło, ale nie pamiętam, co i klucz strzelał. Szprycha rowerowa była najciekawsza. Trzeba ją było wygiąć w łuk, zeskrobać trochę siarki do tego małego otworka, który znajduje się na końcu, a następnie zarkać gwoździkiem przywiązanym na sznurku do grubego końca szprychy. Uderzało się potem tym gwoździkiem w cement i był huk. Każdy miał taką szprychę. Zadawaliśmy tym sprzętem szyku. Wyglądało to jak mały łuk dla postronnego obserwatora, służący nie wiadomo do jakich celów. Łaziliśmy więc sobie latem po ulicy i co jakiś czas zatrzymywaliśmy się, żeby huknąć ze szprychy. Było naprawdę wspaniale. Rzecz jasna, strzelaliśmy również z dezodorantów i muchozoli wrzucanych do ogniska, a także z kasztanów, które pochukiwały wesoło w ogniu, kiedy naładowało się ich sporą porcję. Najgłośniej jednak strzelili kiedyś dwaj moi koledzy. Strzelili tak głośno, że o mało nie wylecieli ze szkoły. A było to tak. Nad linią kolejową prowadzącą z naszego miasta do Warszawy wznosił się i wznosi nadal wielki stalowy wiadukt. Biegła po nim inna linia kolejowa, służąca do jakichś wewnątrzwęzłowych ruchów pociągów. Na tym wiadukcie bawiliśmy się wielokrotnie, choć było to oczywiście szalenie niebezpieczne i zabronione. Przez wszelkie autorytety i instancje, od rodziców począwszy na milicji kończąc. Dzieci jednak nic sobie nie robią z takich zakazów. Moi dwaj koledzy wybrali się kiedyś, by pospacerować po tym cudzie inżynierii kolejowej. Żeby do niego dojść, trzeba było przemierzyć płaskie jak patelnia pastwisko. W czasie tej wędrówki człowiek był cały czas doskonale widoczny przez wszystkich, którzy znajdowali się wyżej od niego. Kiedy już dwaj chłopcy wdrapali się na nasyp i stanęli na wiadukcie, mogli odetchnąć pełną piersią. To był najwyższy punkt w okolicy i przyjemnie było spoglądać zejna nadjeżdżające pociągi, patrzeć na łąki rozciągające się po obu stronach torów. Pod wiaduktem biegła trakcja elektryczna, dzięki której poruszały się mknące do Warszawy składy osobowe. Druty z tymi tysiącami voltów napięcia w środku wisiały bardzo blisko wiaduktu. Wiedza, jaką ci dwaj, co stanęli na górze tamtego pamiętnego dnia, posiedli na temat elektryczności, była mniej niż skąpa. Jeden wiedział, że prąd płynie, a drugi, że jest niebezpieczny. Słyszeli też coś także o krzesłach elektrycznych w Ameryce. Tak się złożyło, że jakaś nieczysta siła położyła na ich drodze kawałek karbowanego drutu wygięty z jednej strony w hak. Na drugim końcu drut był zaizolowany grubym kawałkiem gumy. Patrz, powiedział jeden do drugiego, jaki fajny drut. Jak się nim dotknie do wysokiego napięcia, to się nic człowiekowi nie stanie, bo jest ta guma. A jak drugi koniec przyknąć do wiaduktu, to popłynie prąd i można będzie sobie na tym wiadukcie wypalić inicjały. Duże. Takie duże, że widać je będzie z ulicy. Skończywszy tę przemądrą mowę, zabrał się mój kolega do realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia. Położył się na wiadukcie i opuścił w dół trzymany za ogrom ogumiony koniec drut. Drugi kolega stał w tym czasie w pewnym oddaleniu i rozglądał się niespokojnie wokoło. Ale na pewno nie wybuchnie? Zapytał w pewnej chwili tego pierwszego, co tak dużo wiedział o prądzie. No skąd? Jasne, że nie. Rzekł mu tamten i w tym samym momencie dotknął drutem stalowej belki wiaduktu. Przypieprzyli atomówką, pomyślał wuj Ogienek, brat wuja Janka, który stał akurat na końcu ulicy i patrzył przez pożyczoną lornetkę na las i nasyp kolejowy. Eksplozje nuklearne pokazywano wtedy w telewizji przynajmniej raz w tygodniu, żeby chcąc zniechęcić naród do amerykańskiego programu nuklearnego. Każdy więc wiedział, jak taka eksplozja wygląda. Oślepiające białe światło rozbłysło na wysokości jakichś 20 metrów. Rozległ się potężny huk, coś jakby 1000 grzmotów naraz. Potem wszystko ucichło i okazało się, że we wszystkich domach na ulicy nie ma prądu. Ludzie zaczęli wychodzić przed bramę, no a jeszcze kilka chwil później, obok Gienka, który oczekiwał z kamiennym spokojem na nadejście fali uderzeniowej, zatrzymała się milicyjna nyska. Stróże porządku przybyli w samą porę, akurat w ich stronę nabiegał z łąk przerażony chłopiec. O Jezu, wołał już z daleka, ale mi żółto, ale mi żółto. Milicjanci zatrzymali go bez trudu, a on przerażony półślepy opowiedział im, co się stało. Ruszyli więc na poszukiwanie jego towarzysza, który siedział spokojnie na wiadukcie i nie mógł się ruszyć, ponieważ błysk łuku elektrycznego, który za jego sprawą się utworzył nad stalową konstrukcją, oślepił go całkowicie.
Zachodziła obawa, że nigdy już nie odzyska wzroku. Jak to jednak często w życiu bywa, wylizał się z tego szybko i znowu wesoło hasał po łąkach. Obydwaj chłopcy dostali nagany w szkole, a na uroczystym apelu z okazji tego ponurego wydarzenia pani dyrektor szkoły przestrzegła nas surowo przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami. Zakazała nam także chodzić na wiadukt. Rzecz jasna, poszliśmy tam od razu, wprost ze szkoły, żeby zobaczyć, jakich spustoszeń w imieniu polskich kolei państwowych dokonali nasi rówieśnicy. Bardzo dziękuję. To są takie opowiadania, proszę Państwa. No, komuś się mogą podobać, komuś mogą się nie podobać. Postaci są autentyczne. Ja nie będę wskazywał, gdzie one są teraz, bo to jest dosyć proste. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi za to opowiadanie. Tak było, proszę Państwa, i wszyscy to pamiętamy. Był to jeden z tych momentów, których się nie zapomina. Były jeszcze inne, więc wesoły smutek, proszę Państwa, tak bym to podsumował. Szczerze zachęcam, mam nadzieję, że nakład nie jest duży, bo ja tak mówię, tylko trochę z przekory, trochę z sentymentu to wydałem, zmieniliśmy okładkę na taką bardziej dynamiczną i mniej nostalgiczną. Serdecznie Państwa zachęcam i co kiedyś było fajnie, książka mojego autorstwa, stare opowiadania i trochę nowych, do poczytania, do śmiechu i trochę do płaczu. Dziękuję bardzo za uwagę, do następnego razu.